Wam przedstawi, co dziś zobaczycie. Cześć! Oto, co przygotował dla Was zespół Urbis TV. Światowy Dzień Misia w przedszkolu w Kębłowie. Podsumowanie konkursu plastycznego, organizowanego przez Wolsztyński Dom Kultury, Mikołajki na rynku w Wolsztynie. Sądę w szkole podstawowej numer 1. Problem owieczki Dorotki. Oraz konkurs z nagrodami. Myszko, jakie są nagrody w tym konkursie? Niespodzianka! Nie powiem, nic nie powiem! To jest tajemnica! No dobra, no to co? Zaczynamy! Hej! 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Misia! Z tej okazji przedszkolaki z Kębłowa wyprawiły urodziny misiowi, który u nich zagościł. Zobaczcie, co tam się działo! Dzieci pokazały, w jakie zabawy można bawić się z misiem, a także jak mocno potrafią go utulić. Pokazać mi, jak kochacie swoje misie. Jak kochacie swoje misie. Na koniec zaśpiewały misiowi 100 lat i sprezentowały mu przepiękny tort. Oczywiście misiu podzielił się tortem z każdym dzieckiem. Pychotka! Odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, który był organizowany przez Wolsztyński Dom Kultury. Przepiękne prace oglądał nasz reporter Lisek. Pani Anna już jest drugi raz naszą laureatką. Tym razem zrobiła akwarelkę. Znajdujemy się w budynku Gminnego Centrum Informacji. Odbywa się tutaj wręczenie nagród konkursu plastycznego. Ja i moja rodzina. Chodźcie, zobaczymy. Konkurs zorganizował Wolsztyński Dom Kultury. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ napłynęło bardzo, bardzo dużo prac. Zachęcam wszystkie dzieci, aby brały udział w konkursach plastycznych. To świetna zabawa i w dodatku każdy może zostać małym artystą. Na wolsztyńskim rynku odbyły się Mikołajki. O tym, co tam się działo, opowie Wam Lisek oraz nowy reporter Kai. Znajdujemy się na rynku w Wolsztynie. Tutaj ma być dzisiaj odpalenie choinki i wysyłanie listów. Mamy nowego reportera. Cześć, Karolu. Cześć. Słuchajcie, w takim razie idę się rozejrzeć i zostawiam Was Karolowi. No to powodzenia, Karol. Pa, pa. Pa, pa. No to ja też idę się rozejrzeć. Po co tutaj przyszłaś? Do Mikołaja. A przyszłaś też wysłać list? Mam. A co napisałaś w liście od świętego Mikołaja? Wesołych świąt, żeby spędził miło dni. O, elfy przyjechały. Idziemy zobaczyć? Gdzie są renifery wasze? Pojechał z Mikołajem. A gdzie jest Mikołaj? Pojechał do innych dzieci. Tak. Nie wierzę, że siedzę w bryce świętego Mikołaja. Odbył się tutaj też bieg mikołajkowy.
napisać w liście do Świętego Mikołaja? Że chciałabym Playmobil. A kto to jest w ogóle Święty Mikołaj? Ktoś, kto rozdaje Boże Narodzenie prezenty. Jak myślisz, jak przyjechał Mikołaj, jak nie ma śniegu? Dostanieł wszczepione kółka. A czy chciałabyś, żeby padał śnieg? Tak. Czy uczestniłyście w biegu mikołajkowym? Nie. Nie, a czy przyszliście wysłać list do Świętego Mikołaja? Nie. No, to a chciałabyście, żeby padał śnieg? Tak. Dwa, jeden! Na dzisiaj to już koniec. Ej, cześć Karol, jak tam ci poszło? Bardzo dobrze, myślę, że okej. Okay. Widziałeś, jak odpalili choinkę? Widziałem. Fantastycznie, no to co, kończymy? Tak, kończymy. Oddajemy głos do studia. Pa, pa! Inor, zainteresowany Świętym Mikołajem, postanowił o niego zapytać w szkole podstawowej numer 1 w Wolsztynie. Witajcie! Widzę, że w studiu dwie piękne dziewczyny. Jestem w szkole podstawowej numer 1 w Wolsztynie. I przeprowadzam sondę na temat pewnego pana, który obdarowuje prezentami. Ja jeszcze mało o nim wiem i nigdy go nie widziałem. Stąd moje pierwsze pytanie do dzieci. Kto to jest Święty Mikołaj? Pan, który rozdaje prezenty. To jest taki człowiek, który codziennie w nocy nosi w Wigilię prezenty. Jak wygląda Święty Mikołaj? Na długą białą brodę, jest cały na czerwono ubrany. Jest gruby! Ma brodę, jest cały czerwony. No i ma czerwony nos. Czerwone ubranie, biały kożuch i jakieś... Broda! Torba, broda. O jakim prezencie marzysz? Lalka Monster High. O mój. I do Simsy. Laptopa. Ja. W drukarce. Na komputerze. O lalce. Ja chcę deskorolkę. Simulator Farm 2012. Czy znasz jakiś wierszyk lub piosenkę o Świętym Mikołaju? Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a Świętego Mikołaja goni FBI. To byłoby na tyle. Dla Urwis TV, Kinol. Widziałaś Dorotkę w nowej czapce? Widziałam. Znowu ma problem, ale nie tylko z tym. Zobaczcie. Dorotko! No chodź tutaj do mnie, Dorotko! Nie! Oj, przestań, chodź tutaj do mnie, no. Nie, bo ta czapka! Co znowu czapka? Nie marudź, tylko chodź tutaj do mnie. Nie, przecież mówiłam, że głupio wyglądam w tej czapce. Dorotko, nikt cię nie zobaczy. Akurat. Naprawdę, jest mgła, więc trudno cokolwiek zobaczyć. No dobra, ale się nie śmiej. No nie będę, no. Mam pytanie? Tak. Co to jest mgła? Z czego ona jest zrobiona? Aha, właśnie. Mgła jest to wielka, powiedzmy chmura, maleńkich kropelek wody, które unoszą się w powietrzu. Aha, i wtedy nic nie widać. Dokładnie, nic nie widać. Dlatego trzeba uważać, jak się przechodzi przez jezdnię. No i też nie widać, jaką masz czapkę. I co jeszcze? Że nie widać tej czapki. Ale skoro... dziadku, ale skoro nic nie widać, tak? To po co...
Lauratko! Na koniec już tradycyjnie konkurs. Pytanie konkursowe poda wam Myszka. Uwaga, podaję pytanie. Jak nazywał się bieg, który odbył się na rynku? Odpowiedź należy przesłać formularzem konkursowym znajdującym się na naszej stronie www.urwistv.pl. Oglądajcie uważnie odcinek, aby podać prawidłową odpowiedź. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!